Nie zawsze mamy, możemy to powiedzieć, do zawodnika, który przegrał swoją walkę, ale to był fenomenalny występ w swoim wykonaniu. Dziękuję, to był właśnie był plan taki, żeby była dobra walka przede wszystkim. Wiadomo, że plan, i to również był plan, żeby wygrać walkę. Zawsze się udaje, ja się nie załamuję, bo tak naprawdę, jak zawsze mówię, że te przegrane walki uczą nas czegoś, tak naprawdę więcej się uczymy z przegranych walek. I ta walka nauczyła mnie kolejne rzeczy, więc cieszę się bardzo. Nie chciałeś iść w parter, tak jak było widać, ale w tej trzeciej rundzie co się stało, że jednak się zdecydowałeś? Nie, w parterze po tym jak uderzyłem, trafiłem tylko z narożnika, cały czas krzyczeli, żebym stawał. Ja nie czułem się źle w tym parterze, nawet w pierwszej rundzie po prostu, czy w drugiej rundzie, po tym jak próbowałem w trzeciej rundzie, nie wiem po co w ogóle chciałem go wciągnąć pod siatkę, żeby on się wymęczył, zobaczyłem, że się rozkręcił, chciałem oddać, już zacząłem oddawać i się wróciliśmy, więc obaliłem. No, dalej to się stało. Po walce powiedziałeś, że nareszcie przegrałeś. To jest trochę, bo mówiłeś przed, że to nie ma żadnej presji, że nie zajmujesz sobie tym głowy, ale to jednak było 8 lat zwycięstw. Co się zmieniło? Nic się nie zmieniło, mam ambicje, mam dalej. Po prostu nareszcie przegrałem i takie miałem, dotknąłem, tak mówię, przegrałem, ale nie czuję się jakiś tam żalu strasznego z tego powodu, że no próbuję się z jednym mistrzem, z drugim mistrzem, trzecim mistrzem i po prostu trzeci mistrz mnie pokonał, no i to jest jakby, uznaję jego wyższość tego dnia, ale jak się walka podobała, ja chcę rewanżu. Czyli możemy jednak liczyć na rewanż? Oczywiście, że tak, właśnie o to chodzi, że gdybym przegrał totalnie, by zdominował mnie i nie miałbym szans z nim, to bym może powiedział, dobra, dajmy spokój, nie? Popełniłem błąd, on to wykorzystał. Dwie rundy chyba przegrywał, tak mi się wydaje. Zgodzisz się, że w stójce byłeś o wiele szybszy, no i chyba o wiele lepszy od Narkuna? Wiesz co, za ciężki jestem. Jestem za ciężki, dzisiaj to poczułem, że chciałem ważyć 89 kg na walce, ważyłem 92. Moim zamiarem było ważyć nawet 88, żeby być jeszcze szybszym. Fizycznie go tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, nie czułem jego siły, jako siły. Natomiast byłem troszeczkę wolniejszy niż chciałbym być szybszy. I ta waga mi po prostu przeszkodziła i tym razem chcę rewanżu oczywiście jak najbardziej. Zastanówmy się nad tym, mi się wydaje, że była dobra walka i chyba o to chodzi. Poczekajmy, zobaczmy, jak najbardziej chciałbym się jeszcze razem zmierzyć. Czy rewanż jeszcze w tym roku? Jeżeli... No to już poczekajmy, zobaczymy, porozmawiamy z organizacją, ze ścielami KSW, również z Narkunem, czy będzie w ogóle chciał, więc poczekajmy. A byłeś zdziwiony tym, że tyle twoich ciosów przyjął Narkun na głowę? On mówi, że ten kark trenuje, ale rzeczywiście zebrał tam nieźle, a cały czas nie, wstał. On mówi, że on nic nie poczuł. On jest terminatorem. No on mówi, że nic nie poczuł, ale tam były 3 takie ciosy, 2 proste, jeden po przechwyceniu nogi, gdzieś tam taki zamachowy, powiedzmy sierpowy. Czułeś, że one siadły? Bo on może mówić, że nie poczuł, ale ty na pewno czułeś, czy te techniki weszły. No jak padał, chyba wchodziły, no ja nie wiem, no jak można mówić, że padał za każdym razem i zeza miał. On to jaką miał? No ja nie rozumiem takiego. Ja mówię, że pod siatką byłem, trafił mi kolanem. I zamroczyło mnie, to powiedziałem, że trafiłem chyba 2 razy kolanem i powiedziałem, że już widzę, że się nie męczy, że mu oddawać. Przyznaję, że trafił mnie, ale nie to, że mi podłączył, tak żebym nie wiedział, gdzie jestem, tylko zaszumiało mnie w głowie. No, nie unikam tego, że i nie będę mówił, że nie ma ciosu. Ma cios, ma ciężki cios, nawet lewy prosty, który uprowadzał, trafiało mnie i nie były słabe. No, ale nie mówmy teraz fantastyki jakieś, że on może dostać obuchem w głowę i mu się nie dzieje, no jakiś terminator. No. Co narożnik? Decyzja o cięciu wagi po oficjalnym ważeniu tak naprawdę, no bo na wadze ważyłeś 92 kilo, mówisz, że chciałeś zejść do 88. I powiedz jeszcze, czy czułeś tą różnicę wagi, no bo tam 10 kilo było na pewno. Wiesz co, jako tak nie czułem, a pewnie faktycznie to jest jakieś tam, jak walczyliśmy, to nie czułem tego. Ale trener powiedział, że to było, wiesz, różnica między wagową 10 kg. I to nie jest jakiś zawodnik, który jest z podwórka wzięty, jest mistrzem. I na pewno to przeważyło gdzieś tam też te wagę, ale ja uważam dalej, że ja nie ciąłem wagi, ja ważyłem 92 w spodniach, więc moja waga była 91.
na 91 i tak naprawdę zawsze mi waga schodzi jeszcze w dół przed walką, nawet 3-4 kg, więc na to liczyłem, że zejdę do 88-89, żeby być jeszcze szybszym. Mi te kilogramy przeszkadzają, no moja naturalna waga jest 89. Co narożnik podpowiadał po pierwszej rundzie? Ja tylko słyszałem co drugi tam, żebym zmieniał płaszczyznę, kopał w brzuch, góra, dół i pracowałem tak, powiedziane było mi, nie zawsze słyszałem, ja współpracuję z narożnikiem bardzo mocno, dzisiaj ich zawiodłem, bo nie posłuchałem się, w trzeciej rundzie po prostu się cofnąłem pod tą siatką, gdzie miałem po prostu iść do przodu i cały czas dookoła chodzić i to po prostu zabrać tą rundę, niekoniecznie miałem go znokautować. Nie posłuchałem się i mówię, no ludzie się lepiej tak naprawdę, to wnioski będę miał z tego teraz przez to, że nie posłuchałem się taktyki, nie posłuchałem się tego narożnika, żebym dalej robić swoje. Czy podczas walki słyszałeś głośny doping? Tak, oczywiście słyszałem. On robił akcję, było fajnie, ja robiłem akcję, było fajnie, ludziom się podobało i to jest najważniejsze, no, dać dobrą walkę i z tego cieszę się bardzo, że udało się. Naprawdę nie mam jakiegoś tam. No mówię, ja się sam dziwię, bo nie czuję się tak mocno jakoś tam psychicznie załamany. W ogóle się nie czuję źle, że przegrałem tą walkę. Wręcz odwrotnie, mam ochotę na kolejną. Bardzo fajnie podkręcałeś, że tak powiem, atmosferę podczas tej walki. Zawsze kojarzymy ciebie z takim zawodnikiem raczej stonowanym, czekającym gdzieś tam na błąd rywala. Tutaj rzeczywiście podkręcałeś tą walkę, kibice to widzieli. Nawet miałem wrażenie, że chyba coś tam do Tomka w czasie walki mówiłeś. Bo on do mnie mówił cały czas. Co ty mówił? Mówił, że jak dostał, to mu nic się nie stało. Nie. Ja mówię, okej, okay, jak się nie stało, co się stało, no, trudno. Nie, no jest to fajne, no to jest właśnie, no bo niektórzy podchodzą tak na wojnę, to jest zabawa, to jest właśnie fajne, że możemy sobie podczas walki porozmawiać. Moment, mówiłeś o ewentualnym rewanżu z Tomkiem, a co z obroną pasa w kategorii średniej? Teraz widzę tylko jego. Teraz będzie mi pan zaśnił. Jakieś propozycje innych walk? No nie, na razie no ja mówiłem się, skupiam się tylko na tej walce, która jest, która teraz była. Może będę chciał zawalczyć z nim w jego wadze, w jego pas, no, chyba że odmówię czy coś. No. Fakt, wygrał dzisiaj, ale walczyliśmy, walkę było dwóch mistrzów w catchweightie. Tak naprawdę bliżej jego wagi, bo 92. Nie spotkaliśmy się gdzieś po środku, 87 czy tam 88, więc jeżeli na to się zgodzą organizatorzy i zgodzą się, sam on się zgodzi, dlaczego bym zawalczył jego pas? Chciałeś wciągnąć Tomka tam pod siatkę, powiedziałeś przed chwilą, że to był błąd, przejeść te dwa kolana, zaszumiało w głowie, ale w pewnym momencie wróciłeś, poszło naprawdę kilka mocnych ciosów na szczękę Tomka. Jak to się generalnie stało, że wy się przywróciliście? Ja miałem wrażenie, że ty przejmujesz inicjatywę, raptem hop, parter, w pewnym momencie podebranie tam nogi, tak, no i poszło te trójkątne duszenie. Czułeś, że jeszcze tam jak jesteś w tej pozycji górnej nad Tomkiem, byłeś trochę zamroczony, czy to był taki moment, że gdzieś tam straciłeś na chwilę koncentrację po tych kolanach właśnie pod siatką? Wiesz co, nie, no dostałem. To nie było tak, że jakbym zamroczony, bym Tomka nie oddał dobrze mu. Nie pamiętam, chyba dwa albo trzy razy cios podbródkowy chyba wszedł mu i sierpowo dokładnie i podchwyciłem jego nogę. Bo jak on wyprowadza kolana, po prostu podchwyciłem nogę i rzuciłem go. Po prostu dalej już, bo w pierwszej rundzie jak trafiłem go, to on leżałem u niego w gardzie i nie było próby. Ja próbował tam nogami, coś tam broniłem, cały czas wiedziałem, że trójkąta dobrze rzuca. A w tym momencie po prostu w trzeciej rundzie też ani on, ani ja nie byliśmy świeży. No, po prostu gdzieś tam popełniłem błąd. To nie jest tak, że on, ja wiem bardzo dobrze, że on wiedział, że ja tą prawą mocno biję i cały czas podczas walki mówił mi, że Krzysztof do narożnika, zaraz prawą uderzy, ja nie będę. I więc ja też wiedziałem, że ten trójkąt ma mocny, ale no, gdzieś tam po prostu no, przysnęło mi się. No. Nie byłem jakby podłączony, bo na pewno byłem też podmęczony. No. Podłączony, gdybym był, to nie dałbym rady mu odpowiadać. A zaskoczył cię wynik walki Mamet ze Scottem Maszkamem? Mamet? Przepraszam, Matera oczywiście. Wiesz co, no widziałem, że będzie ciężka walka, ale no widzisz, no można mieć twardą szczękę, ale wątroba nigdy nie będzie najmocniejsza. Jak już trafił go w wątrobę, myślałem, że zmieni pozycję, no ale pozycję nie zmieniał. Trzeba było zmienić pozycję, żeby nie bił go cały czas, albo no, bo cały czas miał łokieć podniesiony. No.
No wątroby nie ma mocnych, więc no, no nie wiedziałem, że ten sposób przegram. Myślałem, że będzie ciężka walka, nie przypuszczałem, że może przegrać. Wiedziałem, że to będzie ciężka walka, ale że tak przegra, to nie. Nie chcemy, żeby Narkun ciśnił po nocach, więc pewnie gdzieś tam w pierwszej kolejności rewanż, ale jak Scott będzie chciał z tą w Tany pójść, to będziesz chętny? No niech poczeka, on dopiero wygrał walkę. No. Jest mistrzem, przyjechał, został mistrzem i niech poczeka. W rankingach, jako najlepszy zawodnik bez podziału na kategorie wagowe w Polsce, czy w swojej opinii uważasz teraz Tomka za najlepszego zawodnika MMA? Trzeba, to nie moja opinia, chyba jest nieważne, nie? Mój jeden głos chyba nic nie będzie znaczył. To niech ocenią ludzie. Dan? To chyba wszystko wobec tego. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.